Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was już z drugim odcinkiem wakacyjnie w 2019 roku. Ogólnie zanim jeszcze zacznę, to chciałam powiedzieć, że ostatnio jak weszłam w statystyki, to okazało się, że prawie 60% oglądających moje filmy nie subskrybuje kanału. Także jeżeli jeszcze tego nie robicie, to kliknijcie ten czerwony guzik na dole, by dołączyć do naszej ekipy. A ja już bez zbędnego przedłużania rozpoczynam ten odcinek. Wakacyjne pytania. Zaczniemy od pytanek i w dzisiejszym odcinku brałam pytanka z wakacyjnie 1, który jest już na moim kanale, także wbijajcie. Z racji, że tam zadawaliście mi wiele, wiele pytań, wybrałam te, które miały po prostu największe zainteresowanie, a więc teraz poodpowiadam na te pytania. Gosia pyta się, czy pokażesz na kolejnym wakacyjnie Summer Bucket List? I to ten komentarz ma aż 129 lajków, więc widzę, że bardzo chcecie zobaczyć moją Summer Bucket List, a więc teraz wyświetlam Wam ją na ekranie. Piszcie, czy Wy macie jakąś Summer Bucket List, albo po prostu jakąś Summer To Do List, coś w tym stylu. I podzielcie się, jakie już postanowienia spełniliście. Drugie pytanie od AEO Girl. Zadała kilka ciekawych pytań, więc stwierdziłam, że przeczytam je. Jaki kraj najbardziej chciałabyś odwiedzić? Ja najbardziej na chwilę obecną chciałabym odwiedzić Brazylię, Rio de Janeiro i w ogóle tamten klimat. Zawsze chciałam właśnie polecieć do Rio, tam Ameryka Południowa i w ogóle, no zawsze bardzo chciałam. I jeszcze mam to marzenie do spełnienia, więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się to zrobić. Ale mam też inne kraje, takie jak na przykład Kenia, Aruba, Chiny, Hawaje, Filipiny, Chile i tamtejsze figurki wielkanocne. I mam jeszcze takich kilka miejsc, które zwiedziłam jak byłam mała i nie do końca pamiętam jak to było, dlatego chciałabym jeszcze raz tam kiedyś pojechać i jakby na nowo to wszystko zobaczyć. Do jakiego kraju mogłabyś jeździć co rok? W sumie jest dużo takich miejsc, ale w sumie jednym to są Stany. Tam mogłabym jeździć co rok, a dokładnie Miami. Tamtejszy klimat strasznie mi odpowiada i mogłabym nawet tam zamieszkać. Kiedyś była nawet tak, że chyba 3 albo 4 lata z rzędu jeździłam tam co roku na zmianę ferie z Nowym Rokiem. I pamiętam, że było wtedy bardzo fajnie i ogólnie lubiłbym Miami. O, to jest cudowne, naprawdę. Ja się tam nigdy nie nudzę. Które wakacje wspominasz najlepiej? O Jezu, każde wakacje są cudowne. I w sumie chyba nie mam takich jednych ulubionych, bo każdy spędzam jakby z innymi ludźmi, poznaję cały czas kogoś nowego i to po prostu cały czas się wymienia, ale wydaje mi się, że te wakacje będą naprawdę fajne. Mam nadzieję, że wszystko wypali. Już się zapowiadają super, także tak. Oprócz tego ostatnie wakacje też wspominam bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że takich będzie więcej. Ogólnie mam dużo ulubionych sieciówek, ale takie dwie chyba moje ulubione to jest H&M i Bershka. Tam praktycznie zawsze znajdę coś takiego, co mi wiecie, podpasuje, coś co mi się spodoba. No, także tak, z tych dwóch sklepów najczęściej nie wychodzę bez niczego, dlatego to są, wydaje mi się, moje ulubione sieciówki. Ulubiony owoc i osoby, które śledzą mnie już dłużej, to wiedzą, że moim ulubionym owocem jest mango. To jest najlepszy owoc świata. O Jezu, kocham, naprawdę kocham. No, także to wszystkie pytanka od Aeroger. Pozdrawiam Cię. Trzecie pytanie od Matyldy Medolińskiej. Kim są Twoi rodzice z zawodu? I ten komentarz miał 72 lajki, więc wiem, że pewnie bardzo Was to interesuje, chociaż i tak wiele razy o tym wspominałam. Otóż to moi rodzice mają firmę, naprawiają sprzęty elektroniczne. Jeżeli Was interesuje więcej na ten temat, to tutaj zapraszam Was na ich Instagrama. Czwarte pytanie od Gabrysi Olchawskiej. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. Co chciałabyś robić w przyszłości? Bo jak mówiłaś, idziesz na angielski geo, więc jakaś stewardesa czy coś. Tak, jeżeli trafiłaś nawet w punkt, z racji, że stewardesa to jest taka praca, która naprawdę mnie interesuje, z racji, że można zwiedzać, poznawać ludzi, to jest naprawdę coś fajnego. Także stewardesa byłaby dla mnie spoko opcją. Oprócz tego podoba mi się opcja jakiejś przewodniczki, coś w tym stylu, to naprawdę to są takie fajne rzeczy, ewentualnie jakieś biuro podróży, czy coś w tym stylu. No to są takie rzeczy, które chciałabym, żeby mi kiedyś wypaliły w życiu.
Kolejne pytanie od Nacia247. Jesteś ambasadorem IF? Jeżeli nie, to czy chciałabyś być? Tak się składa, że jestem ambasadorem IF. Zaczęłam w styczniu, na przełomie stycznia i lutego, jak byłam właśnie na jednym z IF, to zgłosiłam się jako ambasadorka. No i jeżeli chcecie wspierać mnie w tej akcji i jeżeli równie dobrze interesuje Was, czym jest IF i w ogóle, to zapraszam Was do opisu. Tam podlinkowałam Wam darmowy katalog, możecie sobie zamówić ten katalog, do Was do domu przyjdzie, będziecie mogli w nim obejrzeć wszystkie wycieczki na cały rok, czy ferie, czy może jeszcze wakacje, jak są miejsca, w tym niestety się nie orientuję, będziecie musieli sobie poczytać, ale IF to ogólnie jest taka szkoła językowa, dzięki której możemy sami, kompletnie sami, polecieć do innego kraju i uczyć się tam języka angielskiego, bądź innych języków, tam jest też hiszpański, no jest bardzo dużo języków do wyboru, także tak. No i jeżeli właśnie interesuje Was coś takiego i chcielibyście na przykład na przyszły rok, bądź jeszcze w tym roku pojechać na takie coś, to zapraszam Was do opisu, bo dzięki wybieraniu temu katalogowi będziecie mogli się tym bardziej zainteresować i oprócz tego będziecie mogli mi pomóc, wesprzeć mnie w tym, że jestem ambasadorką. Także tak. Przedostatnie pytanie od Natalia. Jaki jest Twój ulubiony owoc egzotyczny? To mój właśnie ulubiony owoc egzotyczny to jest mango i w sumie jeszcze bardzo lubię papaję. Także tak mi się wydaje, że to są takie dwa moje ulubione egzotyczne. Ale o Jezu, lubię dużo w sumie, lubię też marakuję. No jest tego sporo. Do liceum idziesz sama czy ze znajomymi? Do liceum zgłosiłam papiery razem z moją przyjaciółką Martyną. Mam nadzieję, że obie się dostaniemy, bo one by naprawdę fajnie. Będziesz utrzymywać kontakt ze starą klasą? No ogólnie staram się utrzymywać kontakt ze starą klasą, bo jednak przyjaźniliśmy się, tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, bardzo długo i ciężko będzie się tak od razu rozstać, ale no zobaczymy, czy ulga nam się ten kontakt, czy zostanie, zobaczymy jak to wyjdzie. Gdzie najbardziej lubisz kupować stroje kąpielowe? Ja najczęściej lubię kupować stroje kąpielowe w dwóch sklepach, bo tam są zawsze idealne dla mnie rozmiary. Te stroje są wygodne i są ładne, także tak. I dwa moje ulubione sklepy właśnie z strojami kąpielowymi to... Pierwszym jest to Victoria's Secret. Niestety minus tych strojów kąpielowych jest taki, że są drogie. I takim fajnym odpowiednikiem tych stroi jest H&M, także bardzo polecam. Czy boisz się nauki w nowym roku szkolnym? Tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, troszkę się stresuję, bo jednak jest to coś nowego. Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe miejsce, także to wszystko jest nowe, wszystko się zmienia. Także troszkę się stresuję, ale na razie jeszcze nie chcę o tym myśleć, nawet nie mamy jeszcze połowy wakacji, dopiero te wakacje się zaczęły, nawet nie mamy jeszcze lipca, także chociaż może jak to oglądacie, może już jest lipiec. Nie wiem, no. Ale tak czy inaczej, na razie o tym nie myślę. I ostatnie pytanie od Henryka Ziołkowskiego i to są pytania, które naprawdę często powtarzają się pod moimi odcinkami, nie tylko pod tym wakacyjnym, tylko po prostu pod każdym odcinkiem jest chociaż jedno takie pytanie. Po pierwsze, ile mam lat? A więc mam 16 lat i tak, wiem, nie wyglądam na tyle, wyglądam zdecydowanie młodziej, często mi piszecie, że 13, 12, 14 i że myślałaś, że mam tyle, myśleliście, że mam tyle, a okazało się, że mam 16. No także tak, mam 16 lat, nie wyglądam na tyle, no ale... Nie wiem, co z tym zrobić, nie da się nic. Ile ważysz? Ja ważę około 43-44 kg, coś pomiędzy tym a tym. I ile masz wzrostu? I mój wzrost to 1,65-66 m, coś takiego. I ulubiony kolor to różowy, niebieski, czarny, biały. W sumie lubię wszystkie kolory, ale takie ulubione to w sumie różowy i czarny i biały. No, to już tyle z pytanek i teraz przechodzimy do następnych kategorii. Wakacyjna stylizacja. Ogólnie nie przygotowałam dla Was jakiejś dzisiaj super stylizacji wakacyjnej, ale mi się wydaje, że mogę Wam pokazać to, co jestem aktualnie na sobie ubrana. A więc mam na sobie takie body na ramionczkach z Guessa, takie czarne i je dostaniecie na Zalando. Także tak. I oprócz tego mam shorty takie o... z H&M-u. Także tak się prezentuje dzisiejsza wakacyjna stylizacja. Wakacyjny dowcip. Uczeń wraca z wakacji do szkoły i mówi do kolegi: szkoda, że tego nie widziałeś. Jechałem na słoniu, a obok mnie dwa lwy. I co dalej, i co dalej? Musiałem zejść z karuzeli. Zostawię to bez komentarza. Bo tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, te żarty nikogo nigdy nie śmieszyły, ale robimy to z tradycji.
Wakacyjny ulubieniec. Wakacyjnym ulubieńcem jest coś, co się teraz stało naprawdę bardzo popularne, bo znajduje się to dokładnie teraz w każdej sieciówce, naprawdę, do jakiej nie wejdziecie, to będzie. I jest to oto taki naszyjnik muszelki. Pewnie widzieliście go już nieraz, ale mi osobiście strasznie się to podoba. To jest naprawdę taki wakacyjny klimat. Po prostu to jest jakby naszyjnik bądź choker, jak kto woli, który się zapina na szyi. Tak, o, oczywiście, no, bez włosów, ale tak się go zapina na szyi. Po prostu daje do każdej stylizacji jakiegoś takiego wakacyjnego klimatu, także to jest naprawdę fajne. I ja akurat swój choker kupiłam na Allegro, także tak. Wakacyjne zdjęcie. Wakacyjnym zdjęciem jest oto to. To zdjęcie, co prawda jest to zdjęcie, które nie było robione w wakacje, ale wydaje mi się, że ma naprawdę wakacyjny klimat i wygląda bardzo fajnie. Śmiesznie wspominam to zdjęcie, bo w sumie robiliśmy taką właśnie sesję zdjęciową na polu razem z Martyną w tych rzepakach, potem byliśmy całe uwalone, ale było naprawdę, naprawdę fajnie i bardzo dobrze mi się kojarzy to zdjęcie i bardzo je lubię. Także to jest właśnie wakacyjne zdjęcie. Wakacyjna piosenka. W ostatnim odcinku dałam angielską piosenkę, więc w tym postanowiłam, że wybiorę polską. Jest to kolejna w ostatnim czasie bardzo popularna piosenka na TikToku, w radiu, wszędzie leci, naprawdę. I jest to piosenka Rain Man od Tymka. Pewnie już wiele osób z Was ją słyszało, ale i tak jest to naprawdę fajna piosenka, także polecam. Niestety nie puszczę Wam jej tutaj, no bo tak jak mówiłam, YouTube potem blokuje, także tak, no, ale zapraszam do wysłuchania jej po obejrzeniu tego odcinka. Wakacyjne jedzonko. Wakacyjnym jedzonkiem jest sushi, ja osobiście je bardzo uwielbiam. Wiem, że jest dużo zwolenników i przeciwników, ale ja sushi kocham i mogłabym jeść codziennie. Serio. No i co? To już tyle tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie kanał. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego odcinka i cześć!